Siemanko Witemski, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony KX i dzisiaj powiemy sobie troszeczkę z innej pozycji, jak grać na dwie farmy całkowicie oddzielnie majątkowo, Farming Simulator 2017. Ta sprawa po pierwsze nie jest taka łatwa, bo farming uniemożliwia nam to przez kilka różnych czynników. Przede wszystkim przez to, że nie możemy mieć całkowicie oddzielnych kont, bo nawet jak ustawimy oddzielne konta, to pieniążki zawsze nam ucina, albo dzieli, albo daje nam na dwóch graczy. To jest bardzo ciężkie. Ale jest jednak możliwość, żeby zagrania dzięki modyfikacjom niektórych na dwie farmy oddzielnie majątkowo. Na początku trzeba zacząć od tego, żeby zagrać oddzielnie majątkowo, załóżmy ze swoim bratem, kolegą, siostrą, dziadkiem, wujkiem, trzeba mieć serwer dedykowany i od tego przede wszystkim trzeba zacząć. Ja na taki serwer wejdę, mam taki swój serwer i na niego po prostu wejdę. Gdy już wchodzimy na serwer, ja na przykład zuploadowałem na niego trochę modów, bo da się mody normalnie ten. Ogólnie jak szukacie serwera dedykowanego, to szukajcie z dużą przestrzenią dyskową na mody, bo często jest tak, że będziecie mieli 1 giga na mody, ale co to jest 1 giga? My aktualnie mamy 25 giga po dość fajnej cenie, bo chyba 28 zł, więc to jest już bardzo fajna cena za serwer na 4 sloty. I też gramy na mapie Górale V5, ma ona możliwość grania na 3 farmy, my gramy na 2 tam, bo nie używamy po prostu jednej farmy. Aktualnie na tą farmę mamy zuploadowane kilka modów, kilka większych, kilka mniejszych. Jest to tak zrobione, jak wiecie, ze streamów, pole o te wszystkie budynki, to są budynki oczywiście Dawida, jego ciągniki, prawda, i tak dalej, to jest wszystko Dawida, on ma owce, gospodarstwo z owcami, ja mam gospodarstwo ze świnkami. I on ma całkowicie oddzielne wszystkie pieniążki, patrzcie, ja mam 0 na koncie, prawda? I w ogóle się nie loguje na admina, bo na serwerze, żeby manewrować wszystkimi tymi wskaźnikami czasu i tak dalej, trzeba się zalogować na admina. Ja się na niego nie loguję. Czemu? Zaraz zobaczycie. Wróćmy na swoje gospodarstwo i zacznijmy od tego, że mam 0 na koncie. I teraz jest magiczna modyfikacja, która daje nam możliwość posiadania pieniążków na swoim wewnętrznym wirtualnym koncie. Klikamy Ctrl-Y i teraz mamy swoje konto. Żeby wam to jak najbardziej najjaśniej wytłumaczyć. Gdy zarobimy tutaj jakieś pieniążki, załóżmy, że coś sprzedamy, prawda? I załóżmy, że zarobimy to jakieś pieniążki, to przepłacamy na swoje konto główne. I te konto, czyli money on account, to jest konto, które jest, ta liczba jest zapisana na naszym komputerze, nie na tym serwerze, tylko na naszym komputerze. I wychodząc z serwera, gdybym wyszedł z serwera niezalogowany na admina w takiej sytuacji, to te pieniążki by mi się zresetowały i miałbym nadal 0. I to nam daje to, że gdy się nie logujemy na admina, wszystkie pieniążki, które zarobimy, prawda, gdy zarobimy z jakichś tam zbiorów, od razu wpłacamy na swoje konto wirtualne i mamy z powrotem fajne hajsiwo, prawda? Czyli cały czas szybko pieniążki wpłacamy na swoje konto wirtualne w komputerze i tak samo ma mój kolega z farmy numer 2. Zapytacie, co w takim razie ze sprzedaży zbiorów, bo oczywiście gdy ja jestem sam na serwerze i sprzedaję zbiory, to i tak cena się dzieli na 2, czy na ileś, bo ileś idzie na konto te serwerowe, ileś idzie na konto kogoś jeszcze, nie wiem w sumie. I zawsze ta cena się trochę dzieli. W takim wypadku polecam zagrać na poziomie łatwym. Tam ceny zbóż są największe, ale gdy zostaną one podzielone, to wyrównają się do ceny na tych, które są płacone na normalnym. I jeżeli na przykład wasz drugi współkompan na drugiej farmie sprzedajecie na przykład jakąś maszynę, to on dostajecie porówno tyle samo. Więc jeżeli się z nim po prostu dogadacie albo pójdziecie na taki układ, to po prostu będziecie sobie przesyłali pieniążki. O, tutaj jest możliwość przesyłu pieniążków, jak widzicie, między innymi graczami aktualnie na serwerze, pobieranych z tego konta wirtualnego. I to właśnie daje wam możliwość operacji. Jeżeli macie, załóżmy, trochę za dużo pieniędzy i chcecie się ich pozbyć, to wpłacacie sobie je sami sobie na konto i pieniążki przypadają. Taki myk, żebyście nie wpłacili sobie za dużo pieniążków. Co fajne, ze sprzedaży świnek na przykład pieniądze się nie dzielą, więc zostają wpłacone od razu do was. Jeżeli sprzedajecie jakieś zwierzęta, to chyba tak samo jest. Ze sprzedaży zwierząt
jest tak, że się pieniążki nie dzielą. Pokazać wam może trochę pokrótce farmę, może wam pokażę. Korzystam też z modyfikacji, która daje nam możliwość prowadzenia pracowników trochę inaczej, bo na tej mapie niestety pracownicy nie działają zbyt fajnie, a szczególnie na krzywych polach, więc tutaj są takie zakreślone kreski. Jeżeli będziecie chcieli jakieś odcinki z serii właśnie na modach z tej farmy, to piszcie do mnie, ja z chęcią mogę kilka nagrać. Dzięki wielkie jeszcze raz was za oglądanie. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania do grania na dwie osoby i może po prostu zapomniałem o tym powiedzieć na filmie, to wam odpowiem w komentarzach, więc piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ja wam bardzo dziękuję i do następnego odcinka.